Zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Taki zarzut usłyszał w poniedziałek w tarnogórskiej prokuraturze 19-letni mieszkaniec Radzionkowa, który jest podejrzany o zamordowanie 18-latki z Bytomia. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę rano, a dzisiaj był przesłuchiwany. Fatima Orlińska. 19-letni mieszkaniec Radzionkowa miał poznać swoją 18-letnią ofiarę na dworcu w Katowicach. Tak przynajmniej zeznawał w poniedziałek przed prokuraturą. Pojechali razem autobusem w kierunku Tarnowskich Gór. Potem trafili do wynajmowanego przez 19-latka mieszkania w Radzionkowie. Tam doszło do zbrodni. Mężczyzna udusił 18-latkę, a jej ciało zawinął w folię. Jak wyjaśniał, podczas przesłuchania czuł wewnętrzną potrzebę zabicia. O tym, że w lokalu mogą znajdować się zwłoki, miała poinformować osoba postronna, choć to będzie również przedmiotem śledztwa, bo możliwe jest, że dzwonił sam sprawca. Wczoraj w godzinach rannych został zatrzymany mężczyzna podejrzany o popełnienie czynu zabójstwa na 18-letniej mieszkance Bytomia. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut o czyn z artykułu 148 paragraf 2. Dzisiaj złożyliśmy wniosek o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. On złożył obszerne wyjaśnienia. Przyznał się w końcowej części swoich wyjaśnień, żałował za to, co uczynił. Powiedział, że gdyby mógł cofnąć czas, to by go cofnął. 19-latek został zatrzymany w niedzielę rano na terenie ogródków działkowych. W momencie zatrzymania był trzeźwy. Dalsze badania wykażą, czy znajdował się pod wpływem innych środków odurzających. Od wczesnych godzin porannych w poniedziałek na miejscu zbrodni śledczy prowadzili wizję lokalną z jego udziałem.